Witam Was serdecznie. Wreszcie, po praktycznie pół roku mojej zapowiedzi, filmik o pornografii. Dzisiaj właśnie będę inspirować się tą książką. Przeczytałam całą tę książkę dosłownie od deski do deski. I oczywiście przeczytam Wam tu kilka bardzo fajnych cytatów, kilka badań naukowych na temat pornografii i tego, jak ona wpływa na nasz mózg, świat, na naszą cielesność i na związki damsko-męskie, męskie-męskie, kobieco-kobiece, na wszystko. Bo jednak pornografia odgrywa bardzo wielką rolę w naszym świecie. Przy okazji każdej tutaj osobie dziękuję serdecznie za wsparcie, za to, że jesteście na moim kanale. Cieszę się i kocham Was po prostu całym sercem. Także buziaki już na początku Wam przesyłam. Zacznijmy od tego, że praktycznie każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu widział kiedyś jakieś sceny związane właśnie z naszą seksualnością, z seksem, z takim ostrzejszym bytem naszej cielesności w łóżku, tak to powiedzmy. I słuchajcie, dążę tutaj do tego, żeby powiedzieć, że my w świecie jesteśmy tym dosłownie atakowani. Czy to na przykład właśnie przez takie filmy pornograficzne, czy to właśnie przez zwykłe filmy, czy to przez muzykę, czy to przez ubiór, czy to w ogóle czasami nawet i przez reklamy. Uwierzcie mi, pornografia dosłownie towarzyszy nam na porządku dziennym. Tylko trzeba na to zwracać uwagę, bo tutaj chodzi o te szczegóły. To nie chodzi o to, że gdzieś zobaczycie parę nagą służącą. Nie. Naprawdę chodzi czasami o to, że wystarczy zwykły ubiór kobiety i on już bierze się z pornografii. Właśnie dzisiaj chcę to Wam właśnie przekazać. Zacznijmy sobie mój cały wykład od hasła reklamującego pornograficzną stronę Im Life. Nie przychodź tu po miłość, bo tak naprawdę, kochani, w seksie z takim, z pornografii nie chodzi o miłość. Tu nie chodzi o fabułę, bo niektórzy mężczyźni, niektóre kobiety mówią, że oglądają dla fabuły, bo jest ciekawie. Kochani, nie tłumaczcie sobie tego w ten sposób. Pornografia zostawia w nas takie ogromne później skutki takiego braku miłości, takiego braku czystości, braku delikatności. I kochani, tutaj chodzi o to, że my, oglądając pornografię, przyczyniamy się do tego, że na drugą osobę przestajemy patrzeć jak na dziecko Boże, jak na kogoś, kto mimo wszystko jest człowiekiem i należy mu się szacunek. Oglądając pornografię, kochani, możemy się nauczyć, jak drugiej osoby nie należy traktować. Bo mimo wszystko, wiecie, są różne rodzaje pornografii. Jest taka pornografia, nazwijmy to miękka, gdzie są zwykłe jakieś współżycie, tak dalej, jakieś lody i tak dalej, różne penetracje w różne miejsca. Ale później przeradza się to w drugi etap, czyli taką pornografię gonzo. I kochani, tu już się robi ostrzej, bo tutaj są już coraz lepsze pozycje, znaczy coraz lepsze, chodzi o to, że coraz bardziej wulgarne, coraz bardziej w tej pornografii jakby kobietę utożsamia się z przedmiotem, bo tutaj w pornografii tak naprawdę mam wrażenie, że cała geneza tak naprawdę rozpoczęła się od kobiety, od tego, że kobieta ma służyć mężczyźnie. A później mamy trzeci etap, to już jest taka pornografia naprawdę twarda, gdzie są najbardziej brutalne, najbardziej obrzydliwe rzeczy, które możecie sobie w stanie wyobrazić, że można robić podczas właśnie seksu, współżyjąc z kimś. Ale tutaj nie będziemy przeżywać i dokładnie opowiadać o tym, co się tam dzieje. Ja po tej książce mam troszkę jestem przerażona i ja miałam coś takiego, że jak czytałam tę książkę, to później mówię, matko jedyna, wokół mnie otacza się tyle mężczyzn, którzy w mniejszym czy większym stopniu byli kiedykolwiek jakby uzależnieni od masturbacji, ja się boję, jak oni na mnie patrzą. Ja się zaczęłam po prostu bać mężczyzn, bałam się ich dotyku, bałam się tego wszystkiego, co się dzieje, bo jeśli ktoś jest uzależniony od pornografii, to przestaje patrzeć na świat takim, jakim on jest, tylko on widzi świat przez pryzmat pornografii. Chodzi mi tutaj o osoby, które są uzależnione od właśnie masturbacji, jak i pornografii. Nie chodzi mi tutaj o to, że ktoś kiedyś widział jakiś, nie wiem, załóżmy film, jakiś zwykły, romantyczny, w którym była jakaś pornografia. Nie, chodzi mi tutaj o coś mocniejszego, gdzie osoba jest uzależniona od tego, gdzie osoba nie daje sobie rady poradzić ze swoim uzależnieniem, że to osoba myśli nawet w pracy, kurczę, muszę wrócić do domu i zobaczę sobie, jak ta baba znowu tam wygląda przy tym facecie w łóżku. Albo, nie wiem, idzie do sklepu, kurczę, zaraz wrócę do domu, zaraz coś zobaczymy. Mi właśnie o takie przypadki chodzi, że gdy ktoś nie daje sobie rady nawet ze swoimi myślami, gdy ktoś przestaje panować nad tym tutaj, jak i nad tym w swoich spodniach. Chodzi mi o to, gdy ktoś traci kontrolę nad swoim ciałem i nad swoimi myślami oczywiście też. W życiu codziennym, poprzez również jakąś taką literaturę piękną i w ogóle, uczymy się, jak spojrzeć na drugą osobę z miłością, z delikatnością i z czystością. A pornografia to wszystko niszczy. I dosłownie coraz lepiej, bardzo to mnie zabrzmi, oczywiście to nie są moje, tak jakby, że ja się z tego cieszę, że to nie jest moja radość. Tylko chodzi o to, że pornografii coraz lepiej
to wychodzi, bo pornografia jest dookoła nas. To, co mówiłam na początku filmiku. W latach 50. XX wieku powstało takie czasopismo zwane Playboyem. I kochani, ogólnie czasopismo Playboy, według właśnie tej tutaj autorki tej książki, miało na początku znaczenie takie, żeby pokazać mężczyznom bogaty, dosadny styl bycia mężczyzną, takim prawdziwym, dobrze się ubierającym, takim poważnym, takim, który mówi swojej żonie: kochanie, dzisiaj robimy to, a to, i kobieta ma tego właśnie posłuchać mężczyzny, bo mężczyzna jakby miał być wtedy traktowany jako autorytet. I jakby sama geneza nie jest niczym złym, tylko tak naprawdę tu chodziło o zmianę myślenia mężczyzn. Tu chodziło o to, żeby zaprojektować mężczyzn na to, żeby mieli oni taki obraz kobiety, że kobieta ma im sprzątać, gotować, nic więcej nie robić, tylko współżyć z nimi wtedy, kiedy oni na to mają ochotę. Chodziło o to, żeby z kobiety zrobić jeden wielki, ogromny przedmiot, które mężczyźni mogą sobie wykorzystywać do woli. Mogą z niego korzystać, mówić o nim jak chcą, a kobieta ma być zawsze posłuszna, grzeczna i delikatna. Tak samo właśnie czyni nawet czasopismo Cosmopolitan, które właśnie pokazuje kobietom, co mają robić, żeby być jak najlepszymi partnerkami. Tak jakby programuje się kobiety na to, żeby one były właśnie takie, jacy nas widzą mężczyźni. Mam nadzieję, że rozumiecie. W każdym razie do tego jeszcze dojdziemy. Mamy tutaj cytat, słuchajcie. Sceny, w których kobiety są penetrowane jednocześnie przez wielu partnerów, pokazują także, że w większości pornografii gonzo chodzi o sprawdzenie, jak daleko można się posunąć, zanim naprawdę porani się ciało kobiety. Tutaj mamy słowa pana Paula Fishbane'a, wydawcy Adult Video News. I kochani, słuchajcie, pornografia osiągnęła apogeum, nie jest już niegrzeczna i undergroundowa. To bezpośredni, wyzywający biznes, będący tak samo częścią popkultury, jak wszystko inne. Znajdujemy się obecnie w nowej fazie rozwoju popkultury. I kochani, tutaj właśnie to jest to, co mówiłam. Chodzi tutaj o muzykę, o reklamy, o filmy, o TikToki, o wszystko. Dosłownie teraz jakby pornografia przeszła na nowy poziom. Ona jest dosłownie nam przekazywana jakoś coś normalnego i tak dalej. Tu nawet czasami chodzi o zwykłe stroje kobiet. One utożsamiają się z kobietami, które występują właśnie w takich filmach 18+. Tylko nawet nie zdają sobie z tego sprawy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jest to na porządku dziennym, nam kobietom przekazywane. Bo tak naprawdę ja zauważyłam, że to kobiety w pewnym stopniu, tylko powiedzmy, nazwijmy, rządzą popkulturą. Gdyby kobiety się szanowały, gdyby kobiety się nie rozbierały przed kamerą, uwierzcie mi, świat takiej popkultury i zawartej w niej właśnie takiej treści 18+, uległby zmianie, ale kobiety na to pozwalają. I to jest ten błąd. Teraz coś na temat tego, jak Playboy przedstawiał idealnego mężczyznę właśnie lat 50. i 60. Informuje nas Zollo w czerwcowym numerze Playboya z 1954 roku i jest prawdziwym Playboyem. Dobrze ubrany mężczyzna, obytym w świecie facetem, mogącym cieszyć się przyjemnościami, które kobieta ma do zaoferowania, nie angażując się emocjonalnie. Playboy miał stać się podręcznikiem dla mężczyzn, którzy aspirowali do pozycji Playboya są każdego dnia. Mężczyźni ci urodzeni i wychowani w czasach nędzy, wielkiego kryzysu i II wojny światowej i seksualnego konserwatyzmu potrzebowali każdej formy pomocy, by nauczyć się, jak stać się rozrzutnym i wymagającym konsumentem kobiet i towarów. Właśnie tak to jest opisywane i przedstawiane w Playboyu, że to mężczyzna ma zawsze być gór, to mężczyzna ma decydować o świecie i również o swojej kobiecie. Że nieważne, co kobieta czuje, mężczyzna ma zawsze być guru i to zawsze mężczyzna ma rację. I jest to bardzo złe, bo kobiety na to coraz bardziej przez te wszystkie lata godziły się i dały się tak traktować. I tutaj mamy dalszą część właśnie o Playboyu. Jednak jak w przypadku każdej reklamy, produktem, którym oferowano, nie był konkretny towar, ale raczej obietnica zmian, które ten produkt miały wnieść do życia konsumenta. Reklamowane w Playboyu produkty wysokiej jakości miały przemienić czytelnika w Playboya, a wtedy zdobyłby on prawdziwą gromadę. Wszystkie kobiety z wyższej półki, dokładnie te, które pokazywano w magazynie, jaki by tylko zapragnął. Kobiety na zdjęciach miały drażnić czytelnika, pokazując mu, co może mieć, jeśli wybierze, programowany właśnie przez Playboya, typowy taki obraz
idealnego mężczyzny, typowego playboya. I tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, że Playboy chciał pokazać klasę. Klasę idealnej pornografii, co pornografia może w naszym życiu zmienić. Do tego dążyło czasopismo właśnie Playboya. Był szczególnie ważny dla dzisiejszych wielkich studiów filmowych, gdyż pomógł stworzyć poczucie, że pornografia może mieć klasę i może być utrzymywana w dobrym smaku. Jeśli zaś chodzi o pornografię gonzo, Hustler pomógł ukształtować upodobania do obrazów, które otwarcie poniżały kobiety. I jakby ludzie się na to godzili i ludzie na to się dalej godzą. No bądźmy szczerzy, ja nie wiem, w jakim ja świecie żyję. Ja jestem kobietą delikatną, wrażliwą, którą rzeczy takie jak są w porno dosłownie krzywdzą. Ja bym w życiu tak nie chciała być traktowana, jak są traktowane kobiety w porno. A niektórzy mężczyźni na to liczą, bo przecież oni chcą być takim typowym playboyem, który może ze swoją kobietą zrobić dosłownie w łóżku wszystko. Nawet ją poniżać, obrażać, wyzywać, bić, gwałcić i tak dalej. Ja dziwię się, że niektóre kobiety naprawdę na to się zgadzają. Ale zostało, właśnie to jest to, że im to zostało pokazane przez media, przez te wszystkie piosenki, przez tych artystów, przez te wszystkie piosenkarki, zostało im to ukazane i one się teraz tym utożsamiają, bo chcą być, wiecie, jak te wszystkie inne gwiazdy show biznesu. One właśnie takie chcą być, bo one uważają, że to jest idealny styl bycia, a tak naprawdę nie wiedzą, jakie to szkody zostawia właśnie tutaj w naszej psychice. Bo dochodzimy teraz do fatalnych wniosków. Mianowicie do takich, że pornografia stała się takim guru w myśleniu mężczyzn. Jak i mężczyźni, tak i kobiety dochodzą teraz do takiego wniosku po oglądaniu pornografii, że pornografia powoduje jedną wielką znieczulicę na cierpienie drugiej osoby. Nieważne czy kobiety, czy mężczyznę. I badania wskazują na to, że mężczyźni uzależnieni od pornografii stają się coraz bardziej nieczuli na piękno, na dobro i w ogóle na taką wrażliwość ludzką. Przestają być takimi prawdziwymi ludźmi, a stają się zwierzętami, którzy nie panują nad swoim ciałem, nad swoim organizmem, nad swoimi potrzebami seksualnymi i te potrzeby seksualne przewyższają każdą strefę ich życia.